Moi kochani, premiera Transformers Rise of the Beast jest już za nami, także najwyższy czas, aby wyjaśnić Wam dokładniej, czym są maksymale i predakony. Także zapraszam Was wszystkich na małą recenzję oraz streszczenie fabuły Transformers Beast Wars, czyli po polsku Wojny Bestii. Pewnie się zastanawiać. jest! Yes. yes, yes Takich, których znamy Ówczesne zamieniają się w pojazdy mechaniczne Natomiast maksymale i pradakony Zazwyczaj zamieniają się w zwierzęta No, z pewnymi wyjątkami Na przykład maksymalem nie jest Grimlock Albo Slam e, nie Slam Slag, przepraszam Slag to był ten stegozaur Przepraszam, mój błąd to Triceratops, a nie Stegosaur. A Grimlock jest tyranozaurem. Chociaż, jeden predakon też jest tyranozaurem. Ale do rzeczy. Predakony i Maksymale w Beast Warsach oryginalnych są przodkami tutejszych Autobotów i Decepticonów. Po Wielkiej Wojnie, która zakończyła się zwycięstwem Autobotów, minęło 300 lat. Na cybertronie zaszły diametralne zmiany. Jak i same predatony. Przepraszam, predakony i maksymale stały się znacznie mniejsze. Pytanie dlaczego. Predakony musiały dostosować się do nowych warunków na cybertronie. Energonu zaczęło być już troszeczkę mniej, a przez wszech iskre musieli dostosować się do nowych warunków na cybertronie, dlatego ich formy stały się o wiele mniejsze niż te ich przodków 300 lat wcześniej. Podsumowując. Transformers, Beast Wars rozgrywają się 300 lat po wydarzeniach z generacji pierwszej. Nie ma już decepticonów i autobotów, za to są ich przodkowie, Maksymale i Predakony. Więc przejdźmy sobie do fabuły. Fabuła rozpoczyna się w dalekim kosmosie. Maksymale zaczynają gonić Predakony, którymi przewodzi Megatron. Sam Megatron, jak i jego poplecznicy, zamierzają jak to oczywiście on i jego przodek mają w zwyczaju zmienić bieg historii, mianowicie przejąć kontrolę nad Cybertronem. Jak to mówił Primal w Beast Warsach, predakony mają zawieszenie broni tylko wtedy, kiedy próbują szykować się do wojny. No i jest to bardzo poprawne stwierdzenie. Podczas gonitwy, obydwa statki gubią się w czarnej dziurze. Lądują na nieznanej planecie. Oczywiście my nie wiemy, jak ta planeta się nazywa. Dopiero później nadchodzi bardzo, bardzo ciekawy plot twist. Jak na produkcję z wczesnych lat 90. i z raczkującego 3D, to jest naprawdę, pomimo dość archaicznego wyglądu, jest to naprawdę dobry kawał serialu. Pierwszy sezon, według mnie, jest jednym z najlepszych. Jakie tylko mogą być. I taka ciekawostka. Tutaj nie ma ludzi. Także nie uświadczycie tutaj absolutnie żadnego pomocnika w skafandrze, gościa, który pomaga Bumblebee, czy takich innych pierdłek. Więc dla fanów serii może się to spodobać, może nie. Ale dla fanów walki wielkich robotów, które przypominają dinozaury albo wielką małpę, no to w tym wypadku będą po prostu jak w raju. Okazuje się jednak, że w swojej starej formie ani predakony, ani maksymale nie mogą zostać. Więc skanują lokalną faunę i florę. I tak oto zaczynają się wojny bestii. Predakony, jak i maksymale, zamieniają się w różne zwierzęta. Tutaj akurat zrobili taki mały podział. Predakony bardziej przypominają te. Większe prehistoryczne drapieżniki, chociaż nie wszyscy, pomijam fakt skorponoka, jak również i innych, ale pojawiają się jeszcze hybrydy różnych zwierząt, ale to dopiero w późniejszych seriach. A maksymale tutaj można byłoby zobaczyć więcej dominujących gatunków saków. No, oczywiście później dołącza jeden dinobot, który wcześniej był Predakonem, ale później zamierza Megatrona obalić. Można byłoby powiedzieć, że to jest taki Starscream, ale to nieprawda. W tym wypadku takim Starscreamem i to dość nieudolną kopią jest Terrorzaur, czyli Predakon, który przypomina Pterodaktyla. Natomiast Dinobot według mnie jest jedną z najlepszych postaci napisanych w całej serii. Tutaj prawie każda postać ma swoje 5 minut, są nawet dobrze napisani. Nie, no nawet są dobrze napisani. I Primal w sumie ma coś, czego nie miał Optimus. Poczucie humoru. Tak. Generalnie Primal potrafi się śmiać ze swoich żartów. Ogólnie rzecz ujmując, nie jest aż takim sztywniakiem jak Optimus Prime. Także, jak widzicie, 300 lat progresu prowadzenia swojej własnej ekipy doprowadziło do tego, że praktycznie gorl mi przewodzi, ale za to skutecznie. Humoru oczywiście tej produkcji nie brakuje. Pomimo tego, że w niektórych wypadkach jest niskiego lotu, to jednak jak sobie kiedyś znowu to obejrzałem, nadal bawiłem się całkiem dobrze. Od trzeciego sezonu tak zaczynają kombinować, jeżeli chodzi o fabułę. Nie będę wszystkiego zdradzał, bo to nie jest dobry pomysł. Wtedy was po prostu do tego nie zachęcę. Mogę tylko powiedzieć, że naprawdę zacznie się naprawdę ciekawa jadka. Pierwszy sezon to jest Złoto. Poznajemy tam wszystkie Maksymale i Predakone, całą historię oraz spisek i tajemniczą planetę. W drugim sezonie mamy zwieńczenie całego tego zagrożenia. I tutaj nasi bohaterowie dowiadują się dokładnie, gdzie są. Natomiast w trzecim już szykują się. Ostatnie i dość epickie bitwy. Można byłoby powiedzieć, że tu faktycznie w Beast Warsach walki mają bardziej charakter taktyczny niż w wypadku Transformers G1. Chociaż było tam parę odcinków, w którym aspekt wojskowy był podkreślony, to według mnie w Beast Warsach jest to o wiele bardziej ukazane. Pomimo tego, że ówczesne roboty bardziej przypominają zwierzęta niż pojazdy, to jednak nie uwłacza im w pomysłowości, w planowaniu, w sabotażach, przejęciu na przykład danych obiektów czy też po prostu ustalania strategii. Plus, oni bardzo dobrze potrafią wykorzystać swoje zwierzęce formy. Wcześniej próbowali jakby je stłumić, ale tutaj nowe pokolenie transformerów próbuje zaadoptować się dzięki swoim nowym formom. Dlatego w tym momencie Beast Warsy są według mnie fascynujące, jeżeli chodzi o serię Transformersów. Tu pokazują, tu pokazują pierwotną siłę, to jak potrafią o niem okiełznać i wykorzystać ją przeciwko swoim wrogom. Dlatego, moi drodzy, Beast Warsy mogę polecić Wam z całą stanowczością, a końcówka potrafi wryć w fotel. Później pojawia się sequel, tak zwane Beast Machines, ale tutaj akurat jest to dość naciągane. Jakość animacji jest o wiele gorsza według mnie. Niby mi się oglądało fajnie, ale jest tam o wiele więcej dziur fabularnych niż w szwajcarskim serze. Więc podsumowując, co mogę myśleć o Beast Warsach, które wypuściło nasze kochane Hasbro we wczesnych latach 90. To jest według mnie naprawdę ciekawa rzecz. Co prawda, graficznie się to. No, moi drodzy, podsumowując, jest to kawał naprawdę dobrego serialu. Czyli, jeżeli byście bardzo chcieli zobaczyć, co by było, gdyby Transformery mogły zamieniać się w zwierzęta i co by z tego wynikało, to oprócz obejrzenia Rise of the Beast, polecam Wam Beast Wars obejrzeć mimo archaicznej grafiki. Także mam nadzieję, że Wam się wszystko spodobało. Zachęcam do subskrybowania i przy okazji, dania, la, dania łapki w górę. Plus, następny materiał pojawi się zapewne albo za tydzień, albo za dwa tygodnie. Na moim Discordzie będzie wszystko opisane tutaj specjalnie dla Was. Także widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia wszystkim i miłych wakacji! Yes, yes.